Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o towarzystwach kupieckich. Tak się składa, że pochodzę genetycznie z rodzin kupieckich. Każdy z moich dziadków zajmował się handlem. Jeden był kupcem branży żelaznianej, a drugi prowadził aptekę. A tak się składa, że w zasadzie, jeżeli powiemy kupiec, to jest osoba indywidualna, prywatna, która prowadzi na własny rachunek działalność handlową, czyli jakby to powiedzieć, własnym mieniem ryzykuje. No i też musimy sobie też uzmysłowić, że w średniowieczu kupcy i rzemieślnicy stanowili trzon mieszczaństwa, czyli w zasadzie te miasta, które powstawały, no jakby to powiedzieć, jako miejsca, gdzie odbywał się handel, dla nich akurat kupcy i rzemieślnicy byli bardzo, bardzo istotną substancją, jeżeli chodzi o ludność. Ja tutaj posiadam parę ciekawych przedmiotów. Może zacznę od tego, że chyba najcenniejszy dla mnie przedmiot to jest taka odznaka, którą mój dziadek Stanisław Feltel, kupiec branży żelaznianej, dostał w 1929 roku na 25-lecie przynależności do tego związku. No muszę powiedzieć, że tych związków, tych towarzystw było dużo, bo proszę zwrócić uwagę, tu jest na przykład, mamy tak zwany Związek Towarzystw Kupieckich, czyli jakby organizacja taka ogólna, a tu jest Wielkopolski Związek Chrześcijańskich Związków Kupieckich, czyli jakby małe organizacje wchodziły w dużą organizację. Tu już jest taki znak uproszczony. Te znaki, te charakterystyczne, czyli ten tutaj Hermes, czyli od handlu i ta żegluga i ten bardzo dla mnie ciekawe, to biało-czerwone, czyli te rzeczy już się pojawiły w 1926 roku, ale na przykład w Lesznie zakłady kupców, czyli te związki powstały już w 1911 roku. Na przykład Leszno przystąpiło do zrzeszenia, które było w Poznaniu. No w Lesznie oczywiście też były różne te towarzystwa. Na przykład w 1922 roku Towarzystwo Kupców w Lesznie liczyło 52 członków, a na przykład Związek Kupców Branży Żelaza i sprzętów kuchennych, szkła i porcelany miał w Poznaniu 90 członków i to też było w 1922 roku i na pewno do tych związków należał mój dziadek. No muszę powiedzieć, że te napisy, które są na tych różnych właśnie tabliczkach, te tabliczki służyły temu, że to było przymocowane na drzwiach wejścia do sklepu, czasami na futrynie. I to był znak, że że członek tego towarzystwa jest właścicielem takiego zakładu kupieckiego. No jest to bardzo istotne, ponieważ ci kupcy, zanim nastała Polska, no to się polscy kupcy się jednoczyli pod tą nazwą powiedzmy chrześcijańską, żeby różnić się od kupców niemieckich, którzy najczęściej byli ewangelikami. No nie ukrywam, że chodziło tu też o jakby taki związek przeciwko bardzo intensywnej, ekspansywnej handlu mniejszości lub w innych miastach większości żydowskiej, ponieważ była taka zasada, że swój u swego kupuje za swoje i wtedy właśnie Polacy, jakby to powiedzieć, w ten sposób się jednoczyli. Tu jest taka fotografia, ona pokazuje spotkanie kupców, które odbyło się w Poznaniu. Jest ono o tyle ciekawe, że jest na tym zdjęciu mój dziadek, jest pan Wiechowiak, są obydwaj panowie góreccy, czyli ci panowie z Leszna pojechali do Poznania spotkać się na takim tym. No, oczywiście, żeby byli kupcy, no tak, już kiedyś zrobiłem audycję o moim dziadku, kupcu Stanisławie Feltle, to on pracował w wielu firmach, zanim, że tak powiem, otworzył swój interes, czyli jakby odbywał taką wędrówkę uczniowską, gdzie się uczył różnych zawodów. No i na pewno no, niektórzy już później w dwudziestoleciu międzywojennym mogli chodzić do gimnazjum kupieckiego. Tu proszę zwrócić uwagę, bardzo ciekawa pozycja jest to. My, miesięcznik gimnazjum kupieckiego w Poznaniu,
37-38. Jest to bardzo ciekawe i też proszę zwrócić uwagę, są te charakterystyczne motywy pokazujące właśnie, że to jest związane z kupcem. Jest tu parę rad, paru takich ciekawych, no ale już dla prawdziwych kupców najważniejszy był pracownik kupiecki. To jest akurat gazeta, która organ Związku Pracowników Kupieckich, chrześcijańskiej organizacji zawodowej pracowników umysłowych zatrudnionych w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, bankowych i innych instytucjach społecznych opartych na zasadach kupieckich. No, chciałem Państwu przypomnieć, że jest takie coś jak zasady kupieckie. Ja dzisiaj, chodząc do takich różnych sklepów, kupując różne rzeczy, muszę powiedzieć, że ci ludzie tam pracujący w ogóle nie wiedzą, co to są zasady kupieckie, ponieważ oni tylko patrzą wypchnąć towar, że tak powiem, po najmniejszej swojej linii oporu i to, że ktoś o nich później będzie źle mówił, to się w ogóle tym nie przejmują. Oczywiście ten związek jest zarejestrowany w Ministerstwie Pracy, Opieki Społecznej jako instytucja prawna, czyli to było takie naprawdę bardzo, bardzo ważne. I chciałem tutaj pokazać, to jest akurat gazeta z 20 grudnia 29 roku, tutaj były informacje, wybory do zarządów oddziału, wypadek w przypadku braku pracy i tak dalej. No i tutaj jest to ciekawe, że na przykład jest cały artykuł, który mówi z życia i ruchu towarzyskiego oddziału w Lesznie, czyli jest tutaj wymienione wszystko, co się w Lesznie działo. No, są tu naprawdę też artykuły o tyle ciekawe, pisze o PWC, czyli o targach. No i znowu mamy tutaj też i pisze oddział Leszno, że 5 listopada zwołał się zarząd oddziału na ostatnie bieżące i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No na pewno z tego możemy się dowiedzieć bardzo ciekawej rzeczy, że w 1933 roku Towarzystwo Chrześcijańskich Kupców Samodzielnych, które było w Lesznie, miało swojego prezesa Jana Metelskiego. I muszę tutaj przypomnieć postać Jana Metelskiego, powstaniec wielkopolski, właściciel wielkiej hurtowni tutaj niedaleko na placu Meciga, a prywatnie przyjaciel mojego dziadka, także Jan Metelski i Stanisław Felkel, jakby to powiedzieć, byli takimi kupcami, którzy jednocześnie walczyli o to, żeby Polska w 20 roku, jakby to powiedzieć, odzyskała niepodległość. No, kolejna gazeta, która jest tutaj ciekawa, to jest Rozwój, tygodnik handlowy kupiecki i rzemieślniczy. I znowu mamy oficjalny organ chrześcijańskiego kupiectwa i drobnego przemysłu. I gazeta jest z 1937 roku. I tutaj no też mamy różne artykuły. Zaraz zobaczę, na co tutaj zwróciłem uwagę. No tutaj są, proszę zwrócić taki temat. Jaskinie, gry i nocne spelunki, życie ponad stan i system protekcyjny przyczyną nadużyć i defraudacji. Tu o to chodziło, że pracownicy, jeżeli wpadli w taki, powiedzmy, no tutaj amok, jeżeli chodzi o gry i nocne spelunki, to nie spełniali się później jako właściciele. No i to jest bardzo ciekawe. Mam takiego kolegę, który się nazywa Placek. Nie wiem, czy on wie, że w Łodzi pan Jan Placek prowadził hurt i sprzedaż zegarków. No, bardzo, bardzo ciekawą gazetą z 1938 roku jest Świat Kupiecki i to jest Zrzeszenie Kupców Chrześcijan w Poznaniu i ono miało 25-lecie, ponieważ akurat to zrzeszenie założyło się w 1913 roku. No i teraz mamy tutaj oczywiście mamy i prymas Polski, no i dla mnie bardzo ciekawe te wszystkie reklamy tutaj są. No jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo treści. Są tutaj różne wspomnienia, są czy warto się organizować. No jest, proszę zobaczyć, piękna inicjatywy Zrzeszenia Ilustracja, to jest wycieczka była Polaków z Ameryki, przyjechała do Polski, była tutaj prezentowana i to jest Dom Kupiectwa Polskiego, no tu jest ten emblemat zorganizowanego kupiectwa chrześcijańskiego, czyli mamy ten ZTK, no ja nie wiedziałem, że to jest zorganizowane, zawsze mówię, że to jest związek kupiectwa tutaj chrześcijańskiego, ale w razie te skróty można porozwiązywać, tu są takie różne specjalne i pokazane różne filmy, powiedzmy, co się tutaj działo i mamy szczególnie zasłużeni, no bardzo dużo informacji i jest oczywiście opis różnych ciekawych firm, tutaj mamy Franka i Synowie, tutaj mamy opisane inne firmy, no tutaj mamy na przykład kupiecki pana Kałamańskiego w Poznaniu i jest tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych firm opisane,
Ale nie ukrywam, że najciekawsze to jest tutaj, ponieważ mamy tutaj pięknie opisane całostronicowe Kanol, spółka akcyjna, fabryka wyrobów cukrowych w Lesznie. Mamy tutaj pana Henryka Kaczmarka, piękny artykuł. Powiedzmy sobie szczerze, patrząc nawet na porównanie, skoro tu jest browar książęcy Tychy, a tu jest pan Kanol, czyli powiedzmy te firmy były równo ważne w tamtych czasach i proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj browar książęcy Tychy funkcjonuje ładnie, a tam gdzie mamy Kanolda, mamy dziurę i pływają kaczki, także tak to czasami wygląda los niektórych firm. No tutaj jeszcze kolejne, jest też bardzo, bardzo ciekawe, że jest na przykład taki dodatek, nie wiedziałem, że był kupiec podróżujący i przedstawiciel handlowy, czyli taki domokrążca. Też bardzo ładne to brzmi. No tutaj mamy mydło Jeleń Shift. Też robiłem Państwu audycję o tej firmie. No tutaj znowu mamy Tukana pięknego, Blask, Knorr, no same firmy, o których Państwu przy różnych okazjach opowiadałem, o Kasprowiczu, o wytwórni wódek opowiadałem też niejednokrotnie, także naprawdę są tutaj, mamy Likwowina Koniaki, także no jest tutaj bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, tych reklam, tu akurat mamy ocet i musztardę, no tutaj też są różne firmy pokazujące, no ja pamiętam w Poznaniu, gdzie była taka firma, która czyściła pierze. Tu proszę też zobaczyć, to są już tradycje przedwojenne, bo w tym samym miejscu na Wrocławskiej to się mieściło, także to są bardzo ciekawe reklamy. No i rzecz taka troszeczkę, no trudno powiedzieć, że smutniejsza, ale no, proszę sobie wyobrazić, że ktoś mógł całe życie być kupcem, ale po wojnie trzeba było, jakby to powiedzieć, nostryfikować dyplom i udowadniać, że się jest dobrym kupcem. To jest akurat 49. dyplom mojego dziadka, który, jakby to powiedzieć, no upoważniał go do tego, że mógł nadal prowadzić firmę, ale rok później, w 50. roku, Hilary Minc już mu zamknął firmę i nie mógł dalej tego prowadzić w swoim salonie. Musiał się przenieść na podwórko i tam w szopie sprzedawał resztki towaru. Tu jeszcze bym prosił zwrócić uwagę, tu jest bardzo też ciekawa odznaka, która na pewno z dumą była noszona przez kupców. Tu jest po prostu honorowa odznaka. To nie jest taka, że ktoś ją, każdy mógł dostać, ale po prostu zasłużeni kupcy, oprócz tego, że mieli jakieś tam rocznicowe oznaki, to była taka honorowa, czyli taka dożywotnia i to było bardzo ważne. Czyli proszę uprzejmie, proszę pamiętać, że etyka kupiecka jest to niezmiernie ważna rzecz. Wielu ludzi trafiło do handlu przypadkiem, muszę powiedzieć, tak samo było ze mną, ale z drugiej strony może akurat te geny do tego mnie zmusiły, żeby się wziąć za handel. No, teraz, że tak powiem, robię w kulturze, robię w sztuce, ale naprawdę towarzystwa kupieckie, związki kupieckie to były bardzo, bardzo ważne instytucje. Dziękuję.